Siemano, witam po paru dniach przerwy. Pokażę nowego glitcha, zupełnie nowe kopiowanie od znajomych, bez żadnego trybu celowania, bez tam dołączania do kogoś specjalnie. Jedyne co potrzebujemy to obojętnie w którym garażu darmowe LEDy, które będziemy tracić, czy motorki Fadzio, czy coś tam, inne pojazdy na stratę. Mobilne centrum z przechowalnią pojazdów, ale ona musi być pusta. Tak, odzorodzenie ostatnie miejsce, bo glitcha robimy koło kasyna, przechodzimy na kreatora, w kreatorze dajemy na powrót do GTA 5, wybieramy zagraj w GTA Online sesję dla zaproszonych i spamujemy A lub X na Xboxie, na PlayStation, na Xboxie jest to A, jak mamy dołączanie do GTA Online, na Xboxie robimy test nad. To jest tak jak te solo kopiowanie, które pokazywałem ostatnio. Powinniście wiedzieć, jak się tam przenosi to stare kasyno na sesję. Jeżeli to już zrobimy, zapraszamy znajomego, który będzie nam dawał auto. I ten znajomy też musi mieć mobilne centrum operacyjne, bo będzie nas zapraszał do tego mobilnego. Czyli tak, my wzywamy teraz swoje mobilne, wzywamy sobie ten pojazd, który będziemy tracić. Ja tu do garażu, ale mam tam w innym, no to, ale mówię, auto na straty trzymamy w garażu gdzieś, a nie w mobilnym. Mobilne ma być puste. O chwilę poczekamy na znajomego, a my już w sumie możemy przejść do pierwszej części glitcha, czyli tym wezwanym LEDzi podjeżdżamy z tyłu pod mobilne centrum operacyjne i dajemy zwyczajnie strzałkę w prawo, żeby wjechać. No to zrespi nas na chwilę obok mobilki, wtedy przez interakcję zwyczajnie się zabijamy. Podjeżdżamy z tyłu, strzałka w prawo, ale tu poczekam, aż znajomy podjedzie. Dostarczy nam auto, podstawi swoją mobilkę. O chwilę te ładowania czasami są dłuższe, czasami krótsze, no ale jak nas niknie nam ten czarny ekran otwieranej menu interakcji, po prostu się zabijamy. Mimo że przestawiałem to auto z garażu do mobilki, ja go na mapie nie mam. Teraz udaje się z powrotem, bo zależy gdzie nas respi, z powrotem pod kasyno. Wsiadam do auta od znajomego, podjeżdżam z tyłu pod swoje mobilne centrum operacyjne, ale mobilne musi być ustawione tak, żeby była ta animacja. Mimo że nie będzie tej animacji widać, ale ustawiamy tak, jakbyśmy chcieli mieć tą animację wjazdu do mobilnego. Podjeżdżamy pod tył naszej mobilki. Znajomy tam podstawi nam swoją, uda się na pakę i wysyła nam po prostu zaproszenie. My to zaproszenie przyjmujemy, zrobi nam się czarny ekran. Czekamy sobie chwilę, za chwilę zrobi nam się jeszcze raz czarny ekran. Wtedy już to auto będzie praktycznie nasze. Będzie już na mapie znacznik, że to jest nasze auto, ale trzeba będzie jeszcze raz nim wjechać do mobilnego, czyli ustawić nasze MCO. Tak, żeby nie było już tej animacji wjeżdżania do mobilnego. I dajemy jeszcze raz dipad w prawo. I tu muszę chwilę poczekać, jeszcze raz będę miał ten czarny ekran. I teraz mogę wysiąść z samochodu, tu muszę popełnić samobójstwo, no i przez interakcję się nie da, no to jakiś granatnik albo coś. No musimy się zabić, żeby nas nie wciągało tu non stop na ten czarny ekran. Jak się zabijemy, przestawiamy mobilkę tak, żeby nie było tej animacji wjazdu. Wjeżdżamy samochodem. To już jest 100% zapisane nasze nowe auto od znajomego.
żeby skopiować później kolejne auto, no to trzeba będzie też zostawić mobilne, tak jak teraz, przestawić te auta miejscami i kontynuować dalej glitcha, tak jak to było pokazane. Teraz ja zapisuję tą kopię jeszcze raz. Niby jest na mapie jako mój, ale dla pewności trzeba zjechać, wtedy jest 100% auto skopiowane, zapisane.